się na bloku operacyjnym Kliniki Nowotworów Układu Nerwowego Narodowego Centrum Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej. To tutaj, na takiej sali operacyjnej, wszczepiane są stymulatory przeciwbólowe rdzenia kręgowego. Dzisiaj w Rytmach Zdrowia bardzo ważny temat, ponieważ jest to temat o leczeniu bólu. Powiemy, co to jest dobry ból i co to jest ból zły, ból patologiczny. Rytmy Zdrowia, Piotr Poraj-Poleski. Witam Państwa w naszym programie. Ból potrafi paraliżować. Kiedy boli naprawdę mocno, nie jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować, ani w pracy, ani w domu. Kiedy ból nie znika przez kilka miesięcy i staje się przewlekły, kiedy rehabilitacja i metody farmakologiczne zawodzą, niezbędna staje się operacja. Rytmy Zdrowia, przed nami wywiad lekarski, a z nami gospodarz tego miejsca, proszę Państwa, dzięki panu profesorowi możemy dzisiaj być na bloku operacyjnym Narodowego Centrum Onkologii, pan profesor Tomasz Mandat, neurochirurg, szef Kliniki Nowotworów Układu Nerwowego, a dzisiaj z panem profesorem porozmawiamy o rzeczy, proszę Państwa, która jest dla nas wszystkich niezwykle istotna. Wszyscy boimy się bólu i zdajemy sobie sprawę, gdzie powstaje ból i jakie są przyczyny tego bólu. Panie profesorze, ból, czy to jest dobre zjawisko, czy to jest zjawisko naturalne? Ból możemy podzielić na ból fizjologiczny i ból patologiczny, czy też neurogenny, neuropatyczny. Jakie są różnice, panie profesorze? Ból fizjologiczny chroni nas przed uszkodzeniami, przed urazami, przed ranami i to jest część, że to powiem, naszego życia, która nas chroni przed tym, żebyśmy się nie skaleczyli śmiertelnie, żebyśmy się nie poparzyli. Czyli to są te odruchy bezwarunkowe, warunkowe? One są wtórne do pojawiającego się bólu fizjologicznego. Natomiast czasami w wyniku uszkodzenia układu nerwowego ośrodkowego, obwodowego czy też autonomicznego może dojść do wystąpienia bólu neuropatycznego, który nie jest korzystny dla naszego zdrowia i niestety on jest stały. Także niestety ból powoduje, że również w sensie psychologicznym obniża się nastrój, to powoduje, że próg bólu się obniża, to w konsekwencji powoduje, że ból się jeszcze jest bardziej przez pacjenta odczuwalny, nastrój się jeszcze bardziej obniża, ból jest jeszcze bardziej odczuwalny i powstaje tak zwane błędne koło. No i to może całkowicie, że tak powiem, rujnować człowiekowi życie. Czy ból może prowadzić do śmierci, panie profesorze? Tak, bezpośrednio trudno powiedzieć, natomiast zdarzają się na pewno sytuacje, gdy ból jest tak niesnośny, że pacjenci podejmują próby samobójcze, niestety czasami skuteczne. Czyli to jest konsekwencja pewna. Tak, można być wtórnie. Panie profesorze, ale na szczęście w pańskiej klinice, w ogóle w klinikach teraz na całym świecie i w Polsce, próbuje się zwalczyć ból. Są różnego rodzaju metody. Dzisiaj mówimy w programie o stymulatorze przeciwbólowym rdzenia kręgowego. Dotyczy to zapewne kręgosłupa, dotyczy to bólów kostnych. Co to jest, panie profesorze, i na czym to polega? Idea wprowadzania stymulacji rdzenia kręgowego polega na tym, że wprowadzamy elektrodę, która niejako hamuje aktywność fizjologiczną, czyli informacje nie płyną do mózgu fizjologicznego, mówiąc o fizjologicznym bólu, są zahamowane na poziomie rdzenia kręgowego. Nie chodzi nam jednak o zahamowanie bólu fizjologicznego, tylko patologicznego, który powstał poniżej tej struktury, którą stymulujemy. Czyli jakby hamujemy informacje, które płyną do mózgu, nie eliminujemy przyczyny bólu. Tylko pacjent jakby popularnie tę metodę nazywa się metodą pilota. Czy to jest w ten sposób, że na pilota możemy wyłączyć ból? Idea samego stymulatora jest taka, że jest to działanie odwracalne. Czyli jak działa stymulator, ból jest zachowywany. Można też teoretycznie programować parametry stymulacji tak, żeby uzyskać inny efekt, czy lepszy efekt terapeutyczny. Natomiast jeżeli stymulator jest wyłączony, teoretycznie ból powraca. Czyli każdy pacjent ma programator czy też pilot i może sam wyłączyć, czy zwiększyć parametry stymulacji, czy zmniejszyć parametry stymulacji, modulując odczuwanie bólu. Coś strasznego, coś czego się boimy, czyli przewlekły ból. Ta metoda pozwala, jak pan profesor sam powiedział, jakby regulować natężenie tego bólu. Panie profesorze, kto może poddać się takiej metodzie i w jakich chorobach ją stosuje? Generalnie wszystkie działania neurochirurgiczne są zarezerwowane dla pacjentów, u których leczenie farmakologiczne czy też zachowawcze jest nieskuteczne. Czyli jeżeli wiemy, że pacjent jest leczony w poradnie leczenia bólu, terapia jest nieskuteczna. Jeżeli były wcześniej podejmowane próby leczenia przyczynowego, czyli na przykład usunięcia dysku, który uciska na korzeń nerwowy, to wtedy myślimy o leczeniu właśnie z wykorzystaniem stymulatorów rdzeniowych. Zwykle jest tak, że pacjent skwalifikowany w poradnie leczenia bólu do leczenia operacyjnego przechodzi kwalifikację neurochirurgiczną, przechodzi kwalifikację psychologiczną. Wtedy jest przyjmowany do szpitala, implantujemy elektrodę próbną, prowadzimy stymulację próbną przez mniej więcej 2 tygodnie. Jeżeli uzyskujemy dobry efekt terapeutyczny, implantowany jest stymulator już na stałe. Pan Mirosław Michalski zmagał się z niewyobrażalnym bólem od ponad 2 lat. Operacja wszczepienia stymulatora rdzenia kręgowego stała się dla niego ostatnią szansą na powrót do normalnego życia. Jak
jak to bywa z nerwami, w którymś momencie został uszkodzony nerw aortyczny, zespół nerwów odpowiadających za stopę. Stopa bolała mnie przez ponad 2 lata, no niesamowicie wręcz. Proszę sobie wyobrazić ból zęba, ale taki prawdziwy, piłujący ból zęba. No gdyby tak nagle sobie wyobrazić ból wszystkich zębów naraz, to też nie wiem, czy do końca opisałoby ten ból, który miałem w stopie. Przeciwbólowe leki, co najmniej 2 razy dziennie, przez ponad 2 lata. No i nawet przy tych lekach nie za bardzo to pomagało. No wreszcie znalazł się sposób, oczywiście nowoczesna nauka, gdzie zaproponowano mi właśnie zastosowanie stymulatora bólu nerwów kręgosłupa. Zabieg, który wydaje mi się, że nie jest technicznie zbyt skomplikowany, jednakże używa najnowszej technologii. Oczywiście zdecydowałem się na to natychmiast wręcz. Jestem po etapie testowym, gdzie czujniki czy też elektrody raczej mam wszczepione już ponad 2 tygodnie. Mam też testowy stymulator przyczepiony do skóry. On funkcjonuje, jest sterowany zewnętrznym pilotem. I skoro wiem, że to działa i że to redukuje ten mój ból na tyle, że naprawdę mogłem się zdecydować na odstawienie środków przeciwbólowych, a mimo to funkcjonować zupełnie normalnie, to znaczy, że to już jest to, o co mi chodziło. W rozmowie ze mną przed poprzednią operacją pani psycholog pytała, kiedy, w jakim procencie osłabienia bólu będę zadowolony. Mówiłem, że 50% to będzie to, co mnie zadowoli. W tej chwili śmiało mogę powiedzieć, że 60% bólu ustąpiło. W sumie odczucia są bardzo fajne, bo pojawiają się takie delikatne mrówki w nodze i te mrówki, za chwilę się o nich zapomina, one właśnie niwelują ból. Także dla użytkownika jest to praktycznie urządzenie, o którym się zapomina. Bardzo szybko się zapomina, że jest, ale jednocześnie zapomina się o bólu. A to był ten cel. Córka nasza mieszka w Belgii. Bardzo chcielibyśmy ją odwiedzić, zresztą zaprasza nas. Przygotowała już plany wycieczek, pieszych też. I wreszcie będę mógł pochodzić, a nie stękać i stawać co chwilę lub siadać, bo mnie boli. Będę funkcjonował jako normalny człowiek, zdrowy człowiek, nie mający bólu, nie mający schorzeń. Jeżdżąc samochodem, szczególnie lewa noga sprzęgło, nie mam automatu, nie lubię automatów. Także jest to różnica, jest to różnica. Oglądają Państwo magazyn medyczny Telewizji Polskiej Rytmy Zdrowia, a z nami pan doktor nauk medycznych Krzysztof Szalecki, neurochirurg. Panie doktorze, dzisiaj mówimy o stymulatorze przeciwbólowym rdzenia kręgowego. Jakie są wskazania do tego zabiegu? Najczęstsze wskazania, tak naprawdę jest ich powiedzmy 4. Numer 1, 80% tych zabiegów to jest, po angielsku nazywa się to Failback Surgery Syndrome, czyli zespół nieudanego leczenia chirurgicznego choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa. Znaczy albo takiego, które też nie przynosi efektów, prawda? Bo tak, nieudane dokładnie wskazuje na błąd. Natomiast tutaj od razu chcę zaznaczyć, że nie chodzi tutaj o operacje, które po prostu zostały błędnie przeprowadzone. Takich jest naprawdę minimalny odsetek, bo nasi koledzy i my staramy się zawsze operować jak najlepiej. Natomiast w chirurgii kręgosłupa niestety pewien procent operacji po prostu nie daje rezultatów, co owocuje przewlekłym zespołem bólowym u chorych. To jest najczęstsze wskazanie. Drugie to jest kompleksowy zespół bólu regionalnego, neuropatie obwodowe czy uszkodzenia nerwów obwodowych. Czyli są to bóle, które są w jakiejś części, tak? Dokładnie tak. Czy też bóle fantomowe u pacjentów po amputacjach, bóle w chorobie niedokrwiennej, kończyn dolnych. Tam również jesteśmy w stanie pomóc stymulatorami rdzenia kręgowego. Panie doktorze, jesteśmy na sali operacyjnej. Za chwileczkę tutaj będzie pacjent. Jak wygląda sama operacja, jak wygląda sam zabieg? Procedura implantacji stymulatora jest tak naprawdę dwuetapowa. W pierwszej kolejności implantujemy elektrodę, którą układamy na rdzeniu. Sposób, w jaki my tutaj w Klinice Nowotworów Układu Nerwowego zmodyfikowaliśmy tą procedurę, pozwala nam wykonać ją w skrajnie mało inwazyjny sposób, bez usuwania żadnych elementów kostnych.
Kluczowe jest tak naprawdę określenie odpowiedniego poziomu rdzenia, na którym chcemy, aby ta elektroda spoczywała. Następnie podskórnie wyprowadzamy na zewnątrz przewody i do nich podpinana jest tymczasowa bateria, tymczasowy stymulator, który przez 2 tygodnie będzie towarzyszył pacjentowi na zewnątrz w domu, ponieważ następnego dnia pacjent po takim zabiegu może wyjść do domu, jeśli oczywiście czuje się wolny od bólu. Jeżeli ten okres po 2 tygodni, po pierwszym etapie, jest po to, żeby stwierdzić, czy pacjent znajdzie się w tych 70%, którym ta metoda pomoże, czy też niestety będzie w tych nieszczęśliwych 30%, które efektu nie będą miały. Jeżeli po 2 tygodniach chory zgłasza satysfakcję, mówi, że tak, jest poprawa, czuje się lepiej, wtedy już krótki 15-minutowy zabieg internalizacji, czyli umieszczenia pod skórą permanentnego stymulatora, który zostanie już z pacjentem na stałe i też jest to procedura, po której pacjent następnego dnia lub 2 dni później spokojnie może wyjść do domu. Co jeszcze w tej medycynie możemy wymyślić, aby pomóc pacjentowi z przewlekłym bólem? Jeśli chodzi o wzbogacenie tej metody, to tak naprawdę to, na co czekamy i my, i pacjenci, to jest jak największe wydłużenie życia baterii, żeby konieczność jej wymiany jest uciążliwością dla pacjenta i wyeliminowanie tej uciążliwości będzie ogromną zaletą oraz jeszcze bardziej precyzyjne stymulowanie rdzenia kręgowego. Dzięki uprzejmości Dyrekcji Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie możemy przyglądać się drugiemu etapowi operacji wszczepienia stymulatora rdzenia kręgowego. Pierwszy etap służył sprawdzeniu skuteczności blokowania bólu przez urządzenie. Ponieważ efekt spełnił oczekiwania lekarzy i pana Mirosława, w drugim etapie stymulator zostanie wszczepiony pacjentowi na stałe. Pan Mirosław jest jednym z pierwszych pacjentów, który otrzymał stymulator regulujący stopień natężenia fal, niezależnie od pozycji, w jakiej znajduje się pacjent. W starszych modelach za każdym razem, gdy pacjent leżał czy też chodził, musiał zmieniać natężenie fal blokujących ból za pomocą pilota. To urządzenie reguluje się samoistnie, co w istotny sposób zwiększa komfort pana Mirosława. Dodatkowo urządzenie posiada baterię indukcyjną, co umożliwia jej ładowanie przez skórę. Dzięki temu rozwiązaniu okres żywotności baterii, a co za tym idzie konieczność kolejnego zabiegu w celu jej wymiany, wydłużono z okresu lat 3 do lat kilkunastu. Skuteczność działania stymulatora rdzenia kręgowego w dużej mierze zależy od właściwego zaprogramowania. Zajmuje się tym pielęgniarka neuromodulacyjna. Pierwszą w Polsce wyspecjalizowaną w tej dziedzinie osobą jest pani magister Iwona Walas. Jestem pielęgniarką neuromodulacyjną i jednym z moich zadań jest edukacja pacjentów, którzy będą mieli zaimplantowany stymulator przeciwbólowy, a po zabiegu, po zaimplantowaniu, zaprogramowanie tego stymulatora, tak żeby dał jak najlepszy efekt przeciwbólowy. Leczenie przeciwbólowe za pomocą stymulatorów, stymulacji rdzenia kręgowego jest nową metodą leczenia bólu, wymaga specjalistycznej wiedzy i dlatego postanowiliśmy z naszego zespołu wyodrębnić taką osobę, która tę wiedzę posiądzie i będzie mogła dzięki temu wspierać pacjentów. Jest to takie stanowisko, które wymaga tego, żeby pielęgniarka miała czas dla pacjenta. Będziemy włączać, dobrze? Na początku sprawdzimy impedancję, czyli połączenie. Dobrze? A potem będziemy szukać mrówek. Skupiamy się na tej nodze, która bolała bardziej. Czyli lewej. Na elektrodzie, której mamy tak jakby podgląd na programatorze, wyszukujemy kontakty, po włączeniu których pojawiają się mrówki, tak? I szukamy tych kontaktów, które sprawią, że te mrówki są odczuwane w tej konkretnej kończynie. Pacjenci to różnie opisują. Oni to opisują jako mrówki, jako właśnie uczucie takie falowania wody. Dobrze. To teraz proszę mi powiedzieć, jak pan poczuje mrówki w lewej nodze, dobrze? Okay. Jak jest w tej chwili? Są do poziomu kolana. Czy są komfortowe, czy są za mocne? Do wytrzymania. Okej. Okay. A teraz? Mocniejsze, ale nie przekraczają kolana. Jeszcze nie przekraczają kolana, tak? Dużo czasu się spędza na rozmowie z pacjentem, na wytłumaczeniu mu poszczególnych etapów, jak połączyć się ze stymulatorem,
tym pilotem i jak sobie zwiększać, zmniejszać stymulację po zabiegu, jak dbać o opatrunki, jak ma w domu używać pilota do stymulacji, ponieważ w dużej części pacjent sobie reguluje terapię przeciwbólową sam. I teraz proszę mi powiedzieć, jak pan poczuje mrówki i w którym miejscu, dobrze? Tak, lewe udo, lewe kolano, delikatnie. Delikatnie, nie jest za mocno w tej chwili. Nie. Okej. Chyba tak, chyba dokładnie trafiona w to miejsce. Panie profesorze, a oprócz tej metody, którą dzisiaj omawiamy, jakie są jeszcze metody leczenia bólu, tak? Bo dzisiaj mnóstwo jest klinik, mnóstwo jest zachęt do tego, żeby ten ból leczyć, nie znając nawet przyczyn tego bólu. Wszystko zależy od tego, co boli i z jakiego powodu boli. Także na pewno na początku musimy rozpoznać przyczynę, jeżeli jesteśmy w stanie. Jeżeli jesteśmy w stanie rozpoznać przyczynę, to oczywiście najpierw chcemy leczyć pacjenta zachowawczo. Jeżeli oczywiście jest przyczyna tego bólu, to chcemy leczyć przyczynę. Natomiast jeżeli przyczyny nie jesteśmy w stanie zidentyfikować i usunąć, możemy zidentyfikować, ale nie możemy jej usunąć, wtedy możemy leczyć ból objawowo właśnie neurochirurgicznie z wykorzystaniem stymulatorów czy rdzeniowych, czy innego rodzaju, na przykład stymulatorów głębokich mózgu. Jeżeli chodzi o takie najczęstsze dolegliwości bólowe, które są w Polsce leczone, to na pewno trzeba pamiętać o chorobie kręgosłupa, czyli chorobie dyskowej, chorobie zwyrodnieniowej. U dużej części pacjentów możemy leczyć tych pacjentów, jeżeli rehabilitacja, fizykoterapia jest nieskuteczna operacyjnie, czyli metodami korekcyjnymi. Czy choroby układu nerwowego to są choroby, których jest coraz więcej, czy też w jakiś sposób? Znaczy na pewno przełomem było zwiększenie dostępności do badań neuroobrazowych, czyli duża część pacjentów 30-40 lat temu niestety umierało z tego powodu, nagle umierali, nie wiadomo było dlaczego. Teraz jesteśmy w stanie tych pacjentów diagnozować i możemy ich leczyć, także rozpoznawalność na pewno wzrosła. No i przez to zapotrzebowanie na zabiegi neurochirurgiczne bardzo szybko wzrasta. Szanowny panie profesorze, a czy w ogóle istnieje coś takiego jak checking neurochirurgiczny? Czy jest jakaś profilaktyka, jeśli chodzi o te choroby? Raczej u pacjentów, którzy mają wywiady nowotworowe. Natomiast jeżeli pacjent nie ma żadnych objawów, nigdy się nie leczył na żadne nowotwory, to raczej odradzamy. Przed panem profesorem kolejna operacja. Bardzo dziękuję panie profesorze za wywiad. Wiem, że jest pan bardzo, bardzo zajęty. Naszym gościem był pan profesor doktora Hebdomy Nauk Medycznych Tomasz Mandat, neurochirurg. Cały czas w pracy, proszę państwa. Dziękuję. Dziękuję. Bóle przewlekłe, patologiczne, uniemożliwiające normalne funkcjonowanie mogą być spowodowane wieloma różnymi czynnikami. Mogą powstawać wskutek urazów, chorób zwyrodnieniowych i nowotworowych. Często jednak zapracowujemy na swoje dolegliwości sami. Nadwaga, siedzący tryb życia i mała aktywność fizyczna to czynniki znacznie zwiększające ryzyko chorób, nie tylko neurologicznych. Mimo znacznego postępu medycyny, warto jednak to ryzyko zmniejszyć, prowadząc po prostu zdrowy tryb życia, do czego nieustająco Państwa zachęcamy. To były Rytmy Zdrowia, magazyn medyczny Telewizji Polskiej, poświęcony dzisiaj w całości najnowocześniejszym metodom leczenia bólu. My widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia.